Dobra, jedziemy. Tak? No. Dobra, ja nie wiem, czy mnie będzie słychać dobrze teraz, bo ten aparat jest trochę dalej. Siemaneczko, z tej strony Paweł Nesforny. Zaczynamy filmiki po dłuższej przerwie. Ponad dwumiesięcznej. No i co, lecimy z nowymi tematami. Będziemy udostępniali te filmiki na moim profilu na YouTube. Nesforny Trek. I co, raz w tygodniu? Myślę, że tak. No, to raz w tygodniu będziemy udostępniali jeden filmik, który mam nadzieję, że i tematy, i treść tego filmiku będzie się Wam podobała. No a teraz co? Jaki nowy temat? No teraz temat ostatni naszego życia, no. Czyli życie za kratami. No dobra, a jakie jest pytanie? Od wyjścia Twojego minęło, od wyjścia na areszt domowy minęło już 19 dni. Dziś mamy 28 sierpień, wyszedłeś 9 sierpnia. Czasu minęło. Hej. I tutaj tak, no ja to bym chciała trochę zacząć wstępem. No. Że gdy normalni ludzie słyszą słowo więzienie, to tak jak ja na początku, to w głowie mamy różne skojarzenia. Od morderców, gwałcicieli, po ludzi tak naprawdę żyjących na koszt państwa. Mamy różnych ludzi i różne poglądy. No. A oprócz tego, no bardzo, bardzo duże emocje w środku, które też mi towarzyszyły. Jak lęk, złość, obrzydzenie, taka niechęć ludzi, którzy tam pracują, tak? Z mojego punktu widzenia. A teraz powiedz mi, jak ty słyszysz takie słowo więzienie? Po ostatnich zdarzeniach, jakie masz skojarzenia? Teraz, jakie mam skojarzenia ze słowem więzienie? No, to mi się więzienie mi się kojarzy z klatką po prostu. To jest miejsce, gdzie się upadla ludzi, no. Zabiera się im swobodę. Odczłowiecza się ich. Zamyka się ich w klatce. Tyle. A jakie emocje mu towarzyszą? Jak o tym myślisz? Chyba żadne. Nie towarzyszą mi emocje żadne. No teraz już nie, tak? No. Ale na początku. Może to zacznijmy od początku. Jakie ci towarzyszyły emocje? No co, z chwilą kiedy mnie zamknęli? Zatrzymali, no. No to niedowierzanie, dlatego że ja byłem przygotowany, że ze sprawy wyjdę normalnie do domu. Się okazało, że jednak sędzia nie miał zbyt dobrego humoru w tym dniu i ktoś mi zainsynuował, że ja byłem zbyt pewny siebie i może i arogancki też. A tego sędzia postanowił mnie ukarać. Może tak, może nie, ale faktycznie nie wyszedłem ze sprawy, tylko poszedłem siedzieć. No i wtedy te uczucia były trochę inne aniżeli teraz. Upodlenie. Zamykają ci jak zwierzę w klatce. Odbierają ci wolność. Ale reszta i tak jest w twojej głowie, nie? No tak, nie, to właśnie. Nie chcę teraz na przykład rozmawiać, albo chyba to nie dotyczy tego to pytanie, jakie są warunki w więzieniu. To wrócimy do tego. Jakie tam są warunki pod celami, czy jakie są, jak działa komunikacja z więźniami i tego typu, jak więźniowie komunikują między sobą. Jeżeli chodzi po prostu o to pytanie, co myślę na temat, jakie mam uczucia, kiedy słyszę to słowo więzienie, no to... Zamykają cię jak zwierzę w klatce. Przestajesz być normalnie człowiekiem, jesteś zwierzęciem i tak cię traktują. Przynajmniej oni cię tak traktują, ale potem jest kwestia taka, jak ty to odbierasz, czy sobie pozwalasz na takie traktowanie, czy nie, ale administracja ogólnie, więzienna, począwszy od klawiszy, skończywszy na wszystkich tam, którzy mieliby sprawować nad tobą jakoby kontrolę, czy tam resocjalizować cię, czy jakoś pomagać. Nic takiego nie ma jak pomóc w więzieniu. Nic takiego nie ma. Po prostu więzienie to jest klatka, gdzie zamyka się ludzi, odczłowiecza ich i uzwierzęca. Tyle. No dobra, a jak wygląda w takie życie codzienne?
Jak cię już tak zamkną. Poza tym, że jest taka codzienna monotonia, jakby jesteś zamknięty 24 godziny, 23 godziny w jednym miejscu, w jednym bardzo, na bardzo małej przestrzeni z kilkoma osadzonymi. To jest bardzo duży temat, nie? Bo, no, ale ja rozumiem. Bo samo to, że jesteś zamknięty w jednym miejscu 23 godziny na dobę, no, na bardzo małej przestrzeni z kilkoma obcymi ludźmi, z kilkoma charakterami, facetami, często po dużych przejściach, często z dużymi psychicznymi problemami, często po wysokich odsiadkach, w trakcie dużych wyroków. No, to samo to jest duży temat, ale jeżeli chodzi o tak normalnie jakby o tym pomyśleć, to po prostu codzienna monotonia, która nie wpływa pozytywnie na psychikę nikogo. To codzienne życie nie wpływa dobrze na psychikę człowieka. No dobra, no to teraz to się od razu nasuwa pytanie, jak sobie z tym poradzić? Żeby nie wpaść w depresję, żeby się nie zabić? Jak sobie to poukładać w głowie? No, po pierwsze trzeba zapomnieć o wolności. Musisz zapomnieć całkowicie, zapomnieć o tym, co co robiłeś, jak żyłeś do tej pory. A można? Trzeba. To niektórzy nie mogą, ale pytasz mnie, jak sobie poradzić. Więc jeżeli nie zapomnisz, sobie nie poradzisz. Po prostu. Trzeba zapomnieć o tym, co robiło się na wolności. Trzeba sobie uświadomić, w jakim jest się miejscu. I trzeba to wszystko zaakceptować, co się wokół ciebie dzieje. I nauczyć się tam funkcjonować i żyć z tymi ludźmi. I w tym miejscu. To jest całkowicie inne życie, całkowicie inne miejsce. Nikt, kto nie miał do czynienia z kryminałem, nikt nie jest w stanie sobie tego wyobrazić, jakie to jest życie. I żaden film, żadna opowieść, żadna książka nie jest w stanie uświadomić laikowi, co to jest za miejsce i jak wygląda. To są tylko szczątkowe informacje. Są jakieś filmy, są jakieś informacje na internetach, są jakieś książki i opowiadania. Nawet to, jak ja opowiem tobie, jak się tam żyje, to nie uświadomi, nie uświadomi ci i nie przygotuje cię do tego, co spotkasz po tak naprawdę w rzeczywistości, osadzeniu była, nie? W kryminale. No dobra, bo pozbawienie wolności to tylko taki czubek góry lodowej, nie? No. A pod tą górą lodową, pod tym lodem, to jest cały szereg właśnie innych czynności, których, jak mówisz, trzeba się dostosować. I występuje coś takiego jak prawo dżungli? Trochę tak i trochę nie. No. No trochę tak i trochę nie. No. Dlatego, że jednak człowiek to nie zwierzę. I mniej, jest mniej lub bardziej inteligentny, mniej lub bardziej mądry. Jakby siła ma znaczenie. Tylko teraz w więzieniach ma znaczenie siła i pieniądz. Nie wiem, co jest ważniejsze. Często jest ważniejszy pieniądz, ale często też i siła. Natomiast jeżeli jesteś słaby i nie masz pieniędzy, jest ciężko. Jeżeli nie masz pieniędzy, musisz być silny fizycznie i psychicznie. A jeżeli masz pieniądze i jesteś tam, robisz wszystko, aby być silny fizycznie, dlatego że wiesz, że od tego dużo zależy. Natomiast jest w więzieniu coś takiego jak subkultura więzienna i wiesz, ja nie mogę ci za dużo na ten temat powiedzieć. No. Ale jest to można powiedzieć, nie wiem nawet jak to powiedzieć, żeby nie musieć przytaczać słów z więziennych. No, jest to grupa ludzi, która trzyma się razem, przestrzega zasad i
tam wtedy. Tylko też, żeby zależeć do tej subkultury więzienia, to musisz spełnić pewne kryteria, można tak powiedzieć, i wtedy jakby to życie jest w więzieniu łatwiejsze i trudniejsze. To zależy, kto jak to odbiera. Jeżeli tutaj, wiesz, nie powinienem mówić o tym tak w ten sposób, dlatego że ja należałem do subkultury więziennej i obowiązują mnie pewne zasady, a jedne z nich mówią o tym, żeby nie wynosić życia więziennego na wolność. Tylko ogólnie chciałbym wiedzieć, nie? No to nie, może i jest trochę prawa dżungli w tym życiu w więzieniu, ale są też zasady, które musisz poznać i których musisz przestrzegać. No bo to tak jak mówisz, to takie więzienie, czyli taki zupełnie inny nowy świat. Całkowicie inny świat. Całkowicie. W którym są inne zasady, inne grupy, nie, ludzi. I nagle musisz się do niego dostosować. Poznać, dostosować i przetrwać. No tak. Drugi świat, który gdzieś tam... A jeszcze, wiesz, poznać, dostosować i przetrwać, a są jeszcze ludzie, na przykład tak jak ja jestem ambitny i mi nie wystarczy przetrwać. Ja potrzebuję żyć na wysokim poziomie, gdziekolwiek bym nie był. No. Teraz, za pierwszym wyrokiem to było dla mnie o wiele bardziej proste, aniżeli teraz. Mm. Teraz, wiesz, samo to, że ja trafiłem do więzienia i teraz za dług, który mam, i trafiłem z wyrokiem 3 miesiące do kryminału i pod celę do ludzi, którzy mają odsiedziane kilka lat, gdzieś 7, 10, 15, 20 lat, z wyrokami po 15, po 20, po 25 lat. Ja trafiłem pod celę do takich ludzi, wiesz? I no było mi o wiele trudniej, no to przypuszczam, dostosować się i przypomnieć sobie wszystko i zacząć funkcjonować płynnie w tym środowisku, aniżeli za moim pierwszym wyrokiem. Pierwszy mój wyrok to był, wiesz, to był to... 20 lat temu, nie? 20, kilka lat temu. Ja poszedłem siedzieć, jak miałem 20 lat. Hmm. Nie, przepraszam, jak miałem 18 lat, poszedłem siedzieć, wyszedłem, jak miałem 21 lat. I wtedy mi było o wiele łatwiej dostosować się do tych warunków i jakby poukładać sobie tam życie. Wyrok też miałem większy. Hmm. Ale widzisz, od czasu mojego wyjścia minęło 23 czy 24 lata? 23 lata. I po prostu ja już teraz, kiedy tam poszedłem siedzieć, ja byłem już całkowicie innym człowiekiem. No to jasne. Zapomniałem całkowicie o tym życiu, nigdy ono potem mnie nie interesowało, nigdy go sobie nie przypominałem. Też miałem takie dziwne wrażenie, że jeszcze trafię do kryminału, a nie miałem zielonego pojęcia, za co mógłbym trafić, więc raczej wykluczałem taką możliwość i niestety, wiesz, przytrafiło się i poszedłem siedzieć. No, na początku mówiłeś, że to jest upodlenie ludzi, zatrzymanie, takie wsadzenie ich do klatki, do celi, nie? No to po co ludzie to robią? Czemu to ma służyć? Zamykanie ludzi w kryminach? No w celi, no. W ciasnej celi. Nie wiem. Komu służy? Nie mam pojęcia. Wiesz, zawsze były mniej więcej tego typu kary. Natomiast... No jakie jest twoje zdanie? No to ja rozumiem, że zawsze... Hej, no 90% przypadków, 90% dosłownie, to są przypadki ludzi, którzy siedzą, a nie powinni siedzieć. Ta kara powinna wyglądać inaczej. No. Kara powinna ich czegoś nauczyć. Jeżeli są w jakiś sposób zdemoralizowani lub świadomie popełnili przestępstwo i jest ryzyko, że po prostu oni... Inaczej nie potrafią żyć, jak tylko popełniać te przestępstwa, więc powinno się ich ukarać, ale w taki sposób, aby ich wyciągnąć z tego, oduczyć ich tego, czy nauczyć ich innego życia. Czyli powinni mieć pomoc. Jednorazowy przestępca w sytuacji, że popełnił to przestępstwo po prostu przypadkowo, czy korzystając z okazji, bo też tak bywa, powinien być ukarany, ale nie w taki sposób. Dlatego, że osadzanie więźniów w ciasnych celach, kilku więźniów naraz, z różnymi charakterami,
z umiejętnościami i najczęściej z takim podejściem do życia kryminalnym, no to tych jednorazowych przestępców, którzy popełnili przestępstwo przypadkowo, no uczy takie życie takich ludzi, którzy to tam poszli z przypadku, przypadkiem popełnili przestępstwo, uczy takiego życia i uczy konkretnego złodziejstwa i życia kryminalnego. Dlatego też, że oni i po wyjściu z kryminału nie bardzo mają co z sobą zrobić. Jest ciężko dostać jakąkolwiek pracę, no, a jeżeli dostaniesz etap. Pracę, to pracę przy łopacie. Komuś się wydaje, że taki kryminalista, kurwa, który gdzieś gości, tam ukradł coś tam w sklepie, bo był głodny i tak dalej. Przecież takich ludzi siedzi mnóstwo. Albo gdzieś tam napuł na policjanta i poszedł za to siedzieć. A różne są przypadki. Gdzieś tam, tak jak teraz, były sytuacje z tym COVID-em. Ludzie pobrali pożyczki, nie mogą tego spłacać, czy podostawali mandaty i tak dalej. Z tego są grzywne. Grzywienne są prace do odrobienia. No bo to też jest kolejna paranoja. Ty dostajesz pracę do odrobienia, gdzie musisz pracować, nie dostajesz za to pieniędzy. I kiedy masz to robić? A z czego ty masz żyć? No i ściągają wiesz, się i ci do ludzie. Ja wiem, tak, to wszystko jest, to jest tak jak teraz ci alimenciarze. No i wszystko jest ustawiane po to, aby więzienia były zapełnione, dlatego że to jest dla kogoś zarobek. I, aby statystyki były pełne? Dobra. Tak. I ci ludzie mają siedzieć, a potem po tym wyjściu mają i z powrotem do kryminału siedzieć, tak, żeby na nich był zarobek. Żeby ci ludzie mieli pracę i żeby system działał. Prawda jest taka, że siedzą ci, którzy nie powinni siedzieć. Najczęściej siedzą ci, którzy nie powinni siedzieć. A na wolności są ci, których chroni prawo, dlatego że mają duże pieniądze i wpływy. Plecy. Taki jest fakt. Taki jest fakt. No dobra, mówiliśmy o tym, że właśnie pobyt tam zmienia ludzi. W większości na złe, nie? Bo ludzie tam trafiają, no i niestety trafiają w większości z powrotem. A jak ten pobyt wpłynął na ciebie? Teraz. No, w zasadzie, wiesz, pewien ten wpływ jest dla mnie oczywisty. Tak jak wiesz, ja widziałem to wcześniej, że rodzina jest dla mnie najważniejsza. Jak bardzo tęsknię za dziećmi. I tak dalej, nie? To takie oczywiste sprawy. Ale wyciągnąłem też z tego, na przykład byłem w stanie spojrzeć na tych więźniów z boku trochę, poobserwować ich, przypomnieć sobie, jak ja się zachowywałem, kiedy miałem większe wyroki, siedziałem dłużej, porównywałem ich zachowanie do tego, jak ja zachowywałem się wcześniej. Jakby widziałem te mechanizmy, które na nich wpływają, widziałem ich zachowanie, jak reagują na sytuacje codzienne. Trochę takiej psychologii, wiesz, trochę tak jakby zrozumiałem trochę siebie, zrozumiałem problem, który sam też miałem po wyjściu z więzienia, którego długo nie byłem świadomy, potem musiałem z tym trochę walczyć, jakby uczyć się życia od nowa. Wiesz, no to... Ogólnie to, wiesz, ja to teraz tak do tego podchodzę, dobra, odsiedziałem... Nie wiem, jaką ktokolwiek ma z tego korzyść. No. Jeśli ja gdzieś tam w swojej głowie nie wyciągnę z tej tragedii korzyści, nie to nikt z tego korzyści nie ma. No tak naprawdę to... Bo to każdy dzień jest zmarnowany. Tak naprawdę to przecież oni ukarali ciebie i dzieci. W jaki sposób ukarali mnie? Tak naprawdę... No w tym, że mnie kurde zepsują i w tym... Tak mnie mogą maksymalnie ukarać, osadzając mnie, czy tam takiego normalnego człowieka do kryminału, to mogą go tak maksymalnie ukarać tym, że zniszczą mu życie, całkowicie, zdemoralizują go, zniszczą mu życie po to, aby mieć kryminalistę, który wraca no sobie do kryminału, albo bezdomnego, albo alkoholika, dlatego że po wyjściu z kryminału nie masz szans. Normalnie nikt ci nie daje szans na normalne życie. Nie masz takich szans.
No tu poruszyłeś kolejny temat, co może być kolejnym tematem rozmowy, że oprócz tego, że zamykają te osoby w kryminale, no, facetów czy też kobiety, to przede wszystkim są poszkodowane te rodziny. Oczywiście, przecież ludzie są zamykani za pierdoły. Za i dzieci, pierdoły, które jeżdżą tam do więzienia i mają ograniczony kontakt czy z ojcem, czy z mamą. I no, matki, które stoją i jeżdżą 200-300 km na wizytę, to one same mówią, że mają po prostu karę taką samą. Nawet jeszcze większą niż syn, który siedzi z nią, nie? No. Bo nie mogą go zostawić, chcą go wesprzeć psychicznie, no, i finansowo, i też chcą go zobaczyć. Gdzieś tam się komuś podwinie noga, hej, no, normalnie zasłużył taki... na karę. Dobra, musi dostać karę, ale taką karę, która go czegoś nauczy i która go wyciągnie z tego, co on do tej pory robił albo zrobił. Normalnie, Magda, są zamykani. Normalnie, normalni ludzie, no, nie zdają sobie z tego sprawy. Społeczeństwo, które nie ma do czynienia z kryminałem, że zamykani są ludzie totalnie za pierdoły. Za pierdoły, ja wiem, są zamykani normalni ludzie. Młodzi, starsi, obojętni. Za pierdoły totalnie. Robi się z nich kryminalistów, osadza się ich w celach, żeby cele były pełne, żeby był zarobek. No, statystyki, no. Natomiast jest, i teraz ja dostałem na przykład pytanie od jednej pani, a co takiego trzeba zrobić, żeby zostać osadzonym w więzieniu? Kurwa, nic specjalnego nie trzeba zrobić, wystarczy, że będziesz walczyć o swoją wolność, o swoje prawa. Wystarczy, że otwarcie będziesz mówić, co ci leży na sercu, otwarcie będziesz mówić o sytuacji, która jest, krytykując na przykład rząd. To wystarczy, żeby iść do kryminału siedzieć. Wystarczy, że policjantowi powiesz, co ci leży na sercu, sędziemu. Wystarczy, że jakby ubliżysz, to jest takie mocne słowo, ale urzędnikowi państwowemu idziesz siedzieć. A co dopiero, kiedy na przykład masz długi masz i nie możesz ich spłacać. Idziesz siedzieć. Dostajesz najpierw karę, którą nie możesz spełnić, która cię udupi totalnie, której po prostu spełnić nie możesz, potem idziesz siedzieć. No taki alimenciarz to idzie siedzieć co pół roku na, kurwa, na rok, na dwa. Te alimenty to jest kolejny temat. To kolejny temat rozmowy, no. Kolejny temat, o rozmowy. Ja może tylko wspomnę, że ostatnio widziałem taki, jak to się nazywa, podcast, czy taki jakiś krótki filmik pewnej kobiety, że alimenty to nie jałmużna. Jasne, że kurwa, alimenty to nie jałmużna, ale ludzie, sobie uświadomcie, że też to jest temat taki, nad którym trzeba rozmawiać, i nie każdy ma taką samą sytuację i nie każdy alimenciarz, który jest zadłużony, nie chce płacić, czy nie chce pomagać swojemu dziecku, czy nie chce go wychowywać. Najczęściej są niestety, ale udupiani faceci, którzy następnie nie mogą sobie założyć rodziny, nie mogą normalnie żyć, nie stać ich na jedzenie, na wynajęcie, kurwa, mieszkania, co dopiero na kolejne dzieci i tak dalej. Udupiani są ludzie, totalnie. Są dwie strony tak naprawdę, ale są to dwie strony i temat. To jest temat właśnie do rozmowy. Do nie rozmowy, każdy, nie każda sytuacja jest taka sama, natomiast jest wszystko rąbane po prostu siekierą. No. Jakbyśmy wszyscy byli tacy sami i mieli takie same sytuacje. I jakby, żeby zaspokoić jedną grupę społeczną, jest totalnie niszczona inna grupa i tyle. I tak to niestety wygląda. I takich, no, ludzi osadzonych jest wielu. A jeszcze co do alimenciarzy, to jeżeli zamkniecie, kurwa, raz takiego alimenciarza, to już to jest bardzo ciężko, żeby on kiedykolwiek w swoim życiu wyszedł na prostą. Zamykając go, on traci rodzinę, jakąkolwiek miał, dzieci, żonę, pracę, oszczędności. Nawet szansę na wszystko, to, żeby płacić na te dzieci. Nawet, no, szansę, żeby podjąć pracę taką, która mu pozwoli na płacenie alimentów, wynajęcie mieszkania i normalnego życia. Ale normalnie dużo, tutaj szczególnie kobiet, powie, no, to dorobił, no, dzieci, niech płaci. Swój punkt widzenia, tak? Dorobił dzieci, niech płaci, kurwa, wiesz, i tego typu, ale niestety większość takich ludzi jest i ta rzeczywistość jest kreowana przez tych ludzi i żyje się tak, jak się żyje. To jasne. I tyle. Ale teraz przejdźmy do... Reasumując, 9 sierpnia niestety sytuacje potoczyły się, jak potoczyły. Przenieśli się do innego więzienia. 9 sierpnia odbyła się sprawa, no, która spowodowała, że wyszedłeś do domu na ten ostatni miesiąc do aresztu domowego.
Nie pełen, czekaj, czy pełen miesiąc? Pełen, chyba nie? Tam był pełen miesiąc. Tak. I powiedz, że nie będziemy mówić o tych emocjach, bo w sumie nie wiedziałeś, czy wyjdziesz, czy nie wyjdziesz, jak się potoczy sprawa. Jakie były twoje wrażenia, jak opuściłeś więzienie we Wrocławiu, gdzie musiałeś sam wrócić? Same wrażenia tego, że jesteś wolny, plus tego, że lądujesz nagle w obcym i wielkim mieście, nie? No, ja odsiedziałem 2 miesiące tylko. Podkreślam, tylko 2 miesiące. I naprawdę współczuję tym wszystkim, którzy, albo ja nawet nie wiem, jak oni to przetrwają. Ja odsiedziałem 2 miesiące i po wyjściu z tego więzienia byłem w totalnym szoku. Totalnym szoku. Dla mnie było za dużo wrażeń, za dużo bodźców, za dużo ludzi, za dużo hałasu. Normalnie zaczynało mi to zatykać zmysły. Zatykało mi to zmysły. Ja normalnie otwartym człowiekiem jestem. Nie miałem problemu w bardzo długi czas, żeby do kogoś podejść, o coś się zapytać. Tu zacząłem zamykać się w sobie. Ja to widziałem, ja to obserwowałem jakby z boku. Mówię, Jezus, tak nie powinno być. No. Ale tak było, wiesz, wszystkiego było dla mnie za dużo. Po 2 miesiącach. Nie? I wiesz. I to też jest tak, że udupią cię i tak o, kiedyś, że mnie udupili, zawieźli mnie do Wrocławia, z Wrocławia mnie wypuścili, dostałem 50 zł na bilet, więcej nic. No. A co gdybym nie miał gdzie wrócić? Nikogo to nie interesuje. Co mi z tego 50 zł? No to ja ci powiem co, na drugi dzień muszę iść ukraść, bo jak nie... Czy muszę kogoś napaść, albo coś obrabować, coś ukraść, bo jak przeżyć, nie, no. To jak ja mam żyć? Mam normalnie iść po śmietnikach grzebać i co? I jak to sobie w ogóle społeczeństwo wyobraża? Zamyka się ludzi za nic. Ja wiem, hej, no teraz jest więcej takich paranoicznych tematów, jak wcześniej, kurwa, COVID. Potem jakaś małpia ospa, teraz wojna na Ukrainie. No jest mnóstwo paranoicznych sytuacji, które po prostu... Co mają wspólnego z rzeczywistością? No, zabiera się nam wolność, zabiera się nam wszystko. Pewność siebie, zabiera się nam pieniądze, bogactwo i tak dalej. I jakby jakieś otwarte myślenie schodzi na dalszy plan, jakaś walka o wolność schodzi gdzieś na dalszy plan, bo ważniejsze są inne sprawy. Ludzie są po prostu ogłupiali. A po drugie, inna sprawa jest taka, też, że każdy też pilnuje swojego nosa. Tak, i raczej się cieszą. Jak się z komuś źle, to mnóstwo ludzi się cieszy. Nie wszyscy. Ja pozdrawiam wszystkich tych, którzy mnie wspierali w tym czasie. Dobrym słowem. Którzy byli ze mną i są nadal. Ale większość społeczeństwa i większość, weź tych moich znajomych, no mam ile, 600 znajomych, ilu tam się odezwało z dobrym słowem? 10? Chyba mniej. No, masakra. To, przecież ja to przeżyłem już wcześniej, jak prosiłem o pomoc, kiedy nam się podwinęła noga. No my chcemy żyć inaczej niż kurwa wszyscy inni i walczymy o to i nie mamy pomocy, jest nam ciężko kurwa i wiesz, wystarczy wyciągnąć rękę i my sobie poradzimy. Nie inaczej jest też teraz, ale teraz ja już mam to w dupie. Po prostu trzeba sobie radzić z tym tak jak jest i tyle. No. Się okazało, że tak jak to i w przysłowiu było, że przyjaciół poznajemy w biedzie i tak poznałem przyjaciół w biedzie. To ja podobnie. No ty miałaś jeszcze gorzej. Zostając ty miałaś jeszcze gorzej niż ja, bo ty byłaś dwojgiem dzieci. Zostawili kobietę, zostawili ciebie normalnie koleżanki. Z dwojgiem dzieci, no. Bez możliwości, żeby ci ktokolwiek tych dzieci przypilnował. A trzeba przecież, ja siedziałem 2 miesiące, przecież to trzeba zapłacić rachunki, czynszku 2000 zł, jedzenie, ty nie miałaś jak zostawić z kim dzieci do przypilnowania. Kurwa ludzie! Jak wy byście sobie w takiej sytuacji poradzili? Ale ja myślę, że takie sytuacje dobrze, że są, bo wtedy poznajesz, kto jest swoim znajomym. Znajomym, to no, poznajesz nie tylko znajomych, przyjaciół, kolegów. Tak, ale to jest kolejny film do nagrania, w którym ja się wypowiem, myślę. No.
jak ci wszyscy Facebookowi znajomi traktują ludzi tak naprawdę. Dobra, wszystko jeszcze na pokaz, nie? To jest pokaz, kolejny temat, o którym będziemy kurwa mówili z Instagramowi, z Facebookowi znajomi. Tak, oczywiście, ale trzeba podkreślić, to nie dotyczy wszystkich. To jasne, to ja statystycznie jeszcze tylko raz. Mówimy, nie? Wszystkich, każdy, kto nas wspomógł dobrym słowem, każdego pozdrawiam i dziękuję, i ja to szanuję, i kiedy tylko po prostu podniesiemy się i będziemy mogli pomagać, będziemy pomagali. I zobaczycie, jak to wygląda. I wszystkim tym, którzy nas wsparli dobrym słowem, dziękujemy. I pozdrawiamy serdecznie. Natomiast ilu tych ludzi było? Możemy powysyłać screeny. Nie, takich rzeczy Facebook, się nie robi. Nie? A jeszcze taki termin, to tak krótko. Byłeś tam w więzieniu 2 miesiące. No. Jakieś, nie wiem jak to nazwać, resocjalizacja więźniów? Nie ma nic takiego, ja wiedziałem... Zajęcia grupowe, psychologia, psycholog, psychiatra. Co to są bzdury dla po prostu ogółu, dla mas, dla po prostu... Ludzie, którzy nie mają pojęcia o kryminale, są bzdury dla mas. No. Nie ma w kryminale czegoś takiego jak resocjalizacja. W jaki sposób? Ja miałem kontakt, jedyny kontakt jaki miałem z wychowawcą to taki, że otworzył drzwi od celi. Wszystko w porządku? Wszystko w porządku. To do widzenia. Zamykasz celę. A gdyby coś było nie w porządku, to w jaki sposób? Ty masz mu, gdybyś miał pod celą coś nie w porządku, to ty masz stanąć i jemu przy nich wszystkich powiedzieć, że coś jest nie w porządku. No. Albo co? W jaki sposób? Nie ma czegoś takiego, że ty idziesz do psychologa, do wychowawcy i rozmawiasz z nim w cztery oczy. Nic takiego nie ma. Wszystko jest szybko. Jak masz problem i napiszesz cokolwiek, to potrzebujesz cokolwiek, to czekasz na to tygodniami, kurwa, nie dostajesz tego, czego chcesz, albo musisz się użerać z nimi. O podstawowe rzeczy, o podstawowe sprawy, o podstawowe prawa musisz walczyć. No, nie ma nic takiego jak resocjalizacja. Nic takiego po prostu nie ma. Ej, zdarza się, że ludzie wychodzą tak jak ja po pierwszym wyroku. Ja wyszedłem i jakby wiedziałem, że chcę czegoś innego, że chcę zmienić siebie i zmienić swoje życie, ale nie był to wpływ resocjalizacji. To był wpływ tutaj tego w głowie. No nie, ja pytam o programy, co jest właśnie. Nie ma czegoś takiego jak resocjalizacja. Zapomnijcie. Więźniów się zamyka po to, aby zarobić na nich pieniądze, kurwa, i nie ma innego powodu. No, dobrze. A teraz niedługo kończy się kara. Myślę, że to też będzie kolejny temat na filmik, jaka jest pomoc dla osób, które wyszły. No, będziemy to wszystko testować i wyciągniemy z tego wnioski i też myślę, no, że nagramy. Po pierwsze, zamykając mnie, no, mamy długi, potrzebujemy zapłacić czynsze. Ile tych czynszów? 6 tysięcy, dajmy na to. Potrzeba też, dzieci idą do szkoły, to zobaczymy, jak to wyjdzie, nie? Powiedzmy sobie, gdybym mógł zarobić wtedy 5 tysięcy miesięcznie, a miałem oferty pracy przecież dobre, nie? To jest, dajmy 2 miesiące, to jest 10 tysięcy miesięcznie, ale idzie to na długofalowo. No bo jasne. Przecież to jest 2 miesiące, ale jak mam ciągłość pracy, to jest 5 tu, 5 tu, 5 tu, 5. A jak nie masz 2 miesięcy, to... A jak masz długi, to cię lecą odsetki, to musisz zarobić i spłacić, no. To się wszystko ciągnie. Ale to ja jestem temat, stratny, no. Powiedzmy sobie, przez te dwa miesiące minimalnie tych 15 tysięcy złotych, tak. A jeszcze jakby teraz zaczynam od początku. Znowu nie mam pracy, znowu muszę szukać, a teraz jestem tutaj z tą bransoletą, nie? Więc muszę kombinować. Karany. A teraz jestem karany. Jak nie byłem karany 24 lata, tak teraz znowu jestem. Jak wszystko, nie? Miałeś już czyste, tak. Kartoteki, tak teraz znowu tak, jesteś. Tak, gdzie no. to są straty po prostu na tysiące i to są straty na dziesiątki tysięcy. Nikt mi, podejrzewam, z tej sytuacji nie jest w stanie wynagrodzić tego, że po prostu zostałem w ten sposób potraktowany. No dobra. A co się rodzi w głowie Nesfornemu Trekowi? Co? Co się rodzi w głowie Nesfornemu Trekowi? A masz... Jakie plany turystyczne? Masz, Jezu. Ja wiem, że gadasz, rodzą się w głowie plany, ale niestety nie będą do spełnienia. Na pewno chciałbym zobaczyć Bieszczady. To jest najważniejszy mój plan.
chyba najbardziej oddalony od spełnienia. Także potrzebowałbym i czasu, i gotówki, uzupełnić sprzęt. Natomiast co teraz? Zobaczymy, jak tutaj uda nam się ogarnąć właśnie z dziećmi te tutaj w góry, w okolicy Wałbrzycha. Jest ich sporo. Można jakby z dziećmi w te soboty czy w niedzielę podjechać gdzieś i wejść i zejść, nie? W ten sposób, więc tak rodzinnie. Ale chciałbym ogarnąć te Bieszczady. Tam potrzebowałbym, kurczę, z 5 tygodni. Ja myślę... To może trzeba tam poszukać domu. Widzisz, to tak... Pewnie, że tak. Ale kurwa, jakie my mamy możliwości teraz? Teraz, w tej chwili, na dzień dzisiejszy jest możliwe to, że nas wypierdolą tutaj z tego mieszkania, w którym mieszkamy, bo nie będziemy w stanie zapłacić rachunków. No, żeby kupić dom, czy wynająć dom, to potrzebujesz, kurwa, mnóstwo pieniędzy. Wszystko się jakoś... A próbujemy, żeby ktoś jakoś coś, kurwa, pomógł, coś, jakieś znajomość, cokolwiek. To nie chodzi przecież o pieniądze, żeby ktoś mi dał pieniądze. Tylko pomógł nie, mi na przykład trzeba... w znalezieniu pracy, gdzie mógłbym zarobić dobry pieniądz. Myślę, że dużo razy już prosiłeś o pomoc i ludzie są, jacy są. Myślę, że to... To pomagają niestety ci, co mają mało, no. Mm. A ci, co mają mało, no to... pomogą ci, ale to jest, że tak powiem, kropla w morzu, za którą dziękuję, ale ci, którzy mogą wspomóc nie tyle finansowo, co gdzieś tam jakąś znajomością, czy propozycją pracy, czy czymś w tym stylu, to po prostu siedzą cicho, nie są zainteresowani kimś takim jak ja, po prostu, z jakiegoś powodu, nie? Dobra, to dzisiaj było tak troszkę ogólnie, myślę, że jeszcze rozbudujemy te tematy. Na ten czas już nie będziemy... No było trochę ogólnie, bo to jakby po długim czasie taki... zabrało się tego wszystkiego. Ja chętnie znowu będę mówił to, co myślę, a myślę dużo mam w głowie. No to co byś chciał powiedzieć na koniec? Ej, słuchajcie, co chcę powiedzieć? Trzymamy się. Ja jestem dobrej myśli, że będzie wszystko dobrze. Są propozycje pracy, no tutaj, ale chcę, abyście wiedzieli, że jeżeli ja dostanę normalną pracę, nawet i za te 3000, czy za 4, czy za 5000, musicie wiedzieć, że z tego mi niewiele zostanie. Dlatego, że mam komornika, który mi jakąkolwiek, gdybym ilekolwiek zarabiał normalnie, legalnie, to mi to po prostu zabierze. Ja, jeżeli dostanę normalną propozycję pracy, nawet za 4 czy za 5 tysięcy, to ja tak będę pracował z 15 lat i zarabiał minimalną krajową, także nie dorobię się tym i niczego tym nie osiągnę. To musicie sobie zdawać z tego sprawę wy też. Że to tak nie jest hop, siup, że Magda pracuje też ma komornika. No niestety, ja będę pracował, też będę miał komornika. Będziemy oboje pracować i nie będziemy mieli pieniędzy. No, trzeba po prostu uruchomić znajomości, uruchomić jakieś kontakty, w jakiś sposób zakombinować, żebyśmy mogli normalnie żyć. Inaczej będziemy po prostu żyli od pierwszego do pierwszego. Nie będzie nas stać, kurwa, na żadne wakacje, na żaden sprzęt, na żadne buty turystyczne, na nic. Nawet w tych czasach będziemy, tak jak teraz to robimy, ledwo ogarniamy jedzenie. Także to musicie sobie uświadomić, że to... Bo wiesz, dlaczego ja tak mówię? No bo tam są takie głosy: o, Magda pójdzie do pracy, ty pójdziesz do pracy i będziecie sobie żyli. No gówno będziemy sobie żyli, bo nam państwo zabierze większą połowę z tego. Drugą połowę zabierze czynsz i rachunki i nie mamy co do gara włożyć. Taka jest prawda. Tyle. Temat. Tyle? To no, się żegnamy? To tak o. Mam nadzieję, że filmik się spodobał. Tematy są jakie są. Jeżeli macie pomysły na jakiś temat, który mógłbym podjąć i troszkę jakby opowiedzieć, czy wyrazić swoje zdanie, to piszcie w komentarzach. I co? Będziemy kończyli. Do zobaczenia i do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.